Cześć, tu Oluś i tatuś, siemanko, dzisiaj kolejne otwieranka TT Racer, sianko. Dzisiaj mieliśmy otworzyć dwa zestawy, otworzymy trzy i polecimy na grubo. A co tam? Oczywiście wszystkie te zestawy i też pojedyncze autka z najnowszej serii TT Racer, która jest zupełnie inna od wszystkich. Gdzie są, Olusiu? Na Best Toys! Best Toys! Spadajcie do nich, do sklepu, linki macie w opisie. Na razie sprzedają tylko na Allegro, ale wkrótce pojawi się ich sklep internetowy. Będzie strona, a wszystko dowiecie się później. Zanim zaczniemy, też oczywiście prosimy o łapeczki w górę i subskrypcję i dzwoneczek, żeby was informowało. Ok, słuchajcie, teraz kolejna jeszcze ważna sprawa, zanim zaczniemy otwierać. Wprowadzamy tak zwane, jak to mówią, Black Friday, tylko że to nie Black Friday, tylko to będzie trwało ponad miesiąc. Do końca marca każdy, kto będzie wspierał nasz kanał, nawet za najmniejszą kwotę, będzie mógł obejrzeć film, zanim się pojawi dla reszty publiczności. Czyli na przykład ten film jest w piątek, to już ci, co nas wspierają, mogą go obejrzeć już w czwartek albo w piątek od samego rana, nie o 15, na przykład 15. Lub jeżeli nam się uda rzucić wcześniej, już dwa dni wcześniej przed premierą. To tyle, pamiętajcie, wspierajcie nasz kanał, zaczynamy otwieranie i ja potem ja wystrzeliwanie. Ale nie pierwszy, to będzie na końcu, otwieramy To swoje, ja otwieram to i od razu spójrzcie na to i zobaczcie, czym przede wszystkim się różni. Oluś, czym się różni od wszystkich tych wystrzeliwujących wyrzutni? Że jest. No, że co jest? Że te nożyczki. No zaraz, nożyczki ci dam, ale powiedz mi, Olusiu, no czym się różni, że ten jest niebieski, a ten jest... Ale nie, od tych wszystkich poprzednich wyrzutni, jakich były... Że jest bardziej dla starszych? Nie, to też nie to, no zgaduj dalej. Ja wam tu podpowiem, zobaczcie, przyjrzyjcie się temu rysunkowi. Zobaczcie, czym to jest, czym to się przede wszystkim różni. Podpowiem, że chodzi o... No. Było kiedyś takie coś. Ale powiedz co? Że tutaj się otwiera tą klapę. Chodzi o to właśnie, że zawsze te wyrzutnie w 99% wkładało się od tyłu tyłem i wystrzeliwało, a tu się wkłada przodem, czyli wjeżdżamy i wystrzeliwujemy, nie musimy ustawiać tego. A, nożyczki chciałeś i co? Aby to były naszykowane. Nie masz? Wspierajcie go siłą, dawajcie teraz łapy w górę! Aż po same chmury! Wow! Nie ma? Bo co zrobisz krzywdę, proszę, Olusiu. O, a wyciągnąłeś już autko? Moje autko, ja jeszcze pokażę najpierw autko u siebie. Jeżeli mi się uda też otworzyć. Moje autko, kochani mili, prezentuje się tak, zobaczcie. Jest podobny trochę do kolorami, troszkę kształtem do pierwszego ultra rzadkiego w T-Racer z pierwszej serii. Pamiętasz? Spójrz. No, tak. Oczywiście w tej serii nie ma ludzików. Ale za to są bardziej profesjonalne, śmigające szybciej pojaździki. Jak tam ci, Olusiu? A jak wy napiszcie w komentarzach, jak będą komentarze? Znaczy komentarze pewnie nie będą. Czy wolicie te T-Racersy czy tamte? Tak, możecie napisać na społeczności, tam będzie na pewno post odnośnie tego odcinka, bo tu pewnie nie będzie wiadomo. No słucham cię. Ale po co ty odczepiasz te taśmy? Daj, kochanie, bo widzę, że tu się bawi. A daj. A, ty jeszcze nie otworzyłeś tego małego. A, to taki gaba z ciebie. I pokaż, ładnie się prezentuje, taki czerwoniutki. Ja lubię czerwoniutki. Zobaczcie, tak się prezentuje Zolka pojaździku. A właśnie, mój się nazywa Ice Launcher, a twój się nazywa? Fire Launcher. Fire Launcher. Czyli Ice i Fire, tak, pamiętasz, było Ice and Fire, taka była seria też T-Racersów. Okej, ja już tutaj swój pojeździk Ice and Fire, mam. A propos tej jeszcze... serii mamy z niego ultra. No właśnie, i co jeszcze fajne jest tym, że te wyrzutnie są też pojazdami, można nimi się bawić i parkować. Zobaczcie,
Czyli tu, ja myślałem, że tutaj to można otwierać tą klapę. Uuu, co tu się dzieje? Coś tu jest połączone. Poczekajcie. Jak to tak to? Tu wrzucam. A, czyli on musi być... Nie trzeba nim wjeżdżać chyba do końca, tam do środka. Tylko on musi być tutaj. Zaraz zobaczymy. Ja zobaczę, jak to działa, żeby się wam nie zdradzać. Tu się dobra. Dobra, to papiery, kochanie, wyrzucamy. I pokażę widzom, jak się twój prezentuje. Uuu, ale to będzie czas. Zobacz, poczekaj. Poczekaj. Nie, no to nie są już rysoraki, bo to są większe. Zobaczcie, z przodu wyglądają prawie identycznie. Zaraz, zobacz. Poczekaj, zobaczcie, ten ma zęby niebieskie, ten ma zęby białe, tutaj za dużych różnic nie ma, różnice są w wydechu, jeden ma poziomo, drugi pionowo i mają inne tyły, że tak powiem. Okej, okay. Teraz Olusiu, sprawdziłeś te rysory? Poczekaj, nie, jeszcze nie, poczekaj, kochani. Sprawdźmy ten, uważaj, bo później... Wezmę drugą kamerkę i Olek będzie strzelał ze stołu i zobaczymy, jak daleko będą lecieć. Ale teraz przetestujmy. Poczekaj, Olusiu. I tu w moją rączkę. Bo zobacz, puść na chwilkę, puść. A bo ja już pokażę na swoim. Nie, po prostu nie, ludzie. Poczekaj. Puszczamy go tu normalnie. Zobaczcie, on jest ustawiony, nie trzeba go tam dopychać. I zobacz, patrzcie. To się naciska, nie uderza. Już popsułeś, Oluniu, ponczuniu. A spróbujmy tak bez tego. Poczekaj. A jeszcze chcę jedną rzecz. Jak będzie sam wsunięty tam do końca, czy on wystrzeli. Nie, tylko się otwiera. Czyli one nie mają jakiejś takiej mega mocy wyrzutniej. Zobaczcie, ja to zwolnię. Teraz, Olusiu, naciśnij. Naciśnij. I one wyjeżdżają. Mogę sprawdzić? Tak? Możesz, teraz zobaczyć też jak bez. Ok, patrzcie jeszcze raz. Uwaga, delikatnie. A nie, jak mocniej. Jak mocniej to... Ale nie, może jak mocniej, to mocniej. Czekaj w tą stronę. Daj na chwilkę. Ja, mogę ja spróbować? Poczekaj. Najpierw sprawdzamy delikatnie. Weź rękę tutaj, nie w ścianę. Najpierw delikatnie, to on ledwo dojedzie pewnie. Co za obóz. A teraz uwaga, zrobię to mocniej i bardziej energicznie. Tylko nie tak będę się czepał jak Olek. Tylko po prostu... A przytrzymałem palcem tutaj. Uwaga, ostatnia próba. 3-1-8. A tak jest, im mocniej i energiczniej, w tym wtedy on bardziej leci. Tylko nie nakurzamy tak jak ty. Bo ja spróbuję tak jak ty. Uwaga, próbuję tak jak Olek. To wtedy się trzęsie i wtedy nie wyskakuje. Musimy energicznie szybko nacisnąć. Dobra, na 3-4 w siebie wjedziemy, dobra? Okej, okay, Olusiu, Ponczusiu. I później sprawdzimy, ale to już na końcu. Czy stare? Dawaj, otwórz. Czy, nie, bez otworzenia one też szybciej jadą. Wystarczy energicznie nacisnąć, tak? Później sprawdzimy, czy stare pojazdy też będą pasować do tego. Myślę, że bez ludzików. Okej, okay, uwaga. Ale trzy, dobra, trzy, cztery. A mój mocniej, ale mój mocniej. A czekaj, zobaczymy, czy ja tu wjadę. Poczekaj, przytrzymaj. Tu przytrzymaj to. Uwaga. Tata kombinator. Uwaga, 3, 2, 1. Ale nie. Ach, za słabo, poczekaj. Jeszcze raz mocniej, energiczniej. Wsuwamy normalnie. Uwaga, 3. Zasunam cię, żeby było równiej. Aj, nie celowałem. Czyli im mocniej, tym... A czekaj, czekaj, ostatni raz tak blisko. Czekaj, przybliżymy do kamerki. No, czekaj. A nie, tu już oprzyj, bo moje jest... Puść. Taki długi możemy zrobić tor. No właśnie, ale czekaj. Uwaga, czy przeparkuję do drugiego arka? Tak jest! Przeparkował! Teraz to nie jego, więc on teraz idzie tramte i tam daleko w chem. No. Nie, Olusiu, wiesz, daleko, ja ci wytłumaczę ci dlaczego. Daleko, nie, wytłumaczę ci dlaczego. Daleko. Poczekaj, kochanie, wytłumaczę też widzom dlaczego. Nie umiem.
Olusiowi nie wychodzi dlatego, bo się niepotrzebnie trzepie i jak tak energicznie to rusza przodem, wtedy to podskakuje i nie wystrzeliwuje. A jak zrobimy energicznie tak, to on wtedy ładnie wyjeżdża. Dobra, zabieramy się, Olusiu, za drugie, później jeszcze przetestujemy. Dobra, to ja otwieram, ja w całym się, dawaj mi nożyce. Dawaj mi nożyce, to ja tylko otworzę, bo ty się będziesz bawił. Nie, bo ja nie. Nie, bo coś popsujesz. A tu zapomniałem, że ten montuje, złącza części. Tu będzie fajnie, uwaga. Exclusive car. Przyjrzyjcie się. Dawaj, Olusiu. Wielkim trudem, ale się udało. Wyczyścimy. Ten będzie galancie śmigał. Zobaczcie, jak. Ale ładnie się prezentuje. Musimy teraz zrobić legendarny. A poczekaj, jeszcze. A jak to się otwiera? Czekaj. A bo tu jest, dajmy kochanie na chwilę nożyczki. No, nareszcie się udało. Teraz musimy sprawdzić, czy to tam... Poczekaj, jeszcze nie rób, poczekaj, żebyś widzom pokazał. 4. Nie, ale chcę, żeby widzowie widzieli. Poczekajcie. Zobaczcie, czekaj, jeszcze tu trzeba to wyjąć, żeby tak zrobić. Jeszcze poczekaj, kochanie, poczekaj. Mamy tu blokadkę. Widzisz, bo to jest wszystko, bo to chyba, nie wiem, czy też nie wystrzeliwuje od razu, wiesz? To był taki, ale pojeździk w środku. Najpierw musimy to wyciągnąć. I najprawdopodobniej, zaraz to przetestujemy. Tu jest wajcha, która widzicie, będzie łączyć, zaraz Olek to połączy. Ten to autko chyba zjedzie tu i wyjedzie przodem. Ale do tego użyjemy drugiej kamerki, Olusiu. Mhm. Porządelu, mój serdelu. Okej, okay, ale najpierw wyciągnijmy te. Co? Te, bo to nie wiedzie, jak tam jest. Ale co te? Te. Ale tu nic nie ma. Tu przecież są pojazdy. A nie, tu można, Olusiowi chodzi o to, że tu są pojazdy, można włożyć, ale tu nic nie ma do tego, że to coś przejedzie, czy nie przejedzie. Ale masz rację, możemy wyłączyć. A! Tu są pojazdy, mówiłem, że są pojazdy. Nie ma tu pojazdów. To co tu jest? Pudełeczka puste, że można tu wkładać pojazdy. To jest po to, że jak już masz uzbierane... A jak już masz uzbierane pojazdy... Poczekaj, Olusiu. Dobrze, zapakujemy nasze pojazdy, bo można spakować 4. Oje, 4 czy więcej? Pokaż. Poczekaj, 4. 4. I pakować je. Dobra, spakujemy 3. I uwaga, ja biorę drugą kamerkę, i żeby nagrać Olusia, jak on nam to prezentuje. Uwaga, poczekaj, Olusiu, Olusiu. Prezentujemy teraz widzom, poczekaj, przekręć tutaj, zobaczcie. Tutaj się składa, on potem tu zjeżdża, a potem tędy wyjedzie. Uwaga, Oluś najpierw składa. Teram, tam, do końca ciągniemy, on zjeżdża i wtedy, poczekaj, Olusiu, naciskaj, energicznie on wyjeżdża, ależ to jest dobre. Spróbuj jeszcze z jednym, masz na przykład tego już rozłożonego. Uwaga, Olek montuje, montujemy z przodu, przód, z tyłu, tył, no, chyba to jest oczywistość, prawda, Olusiu? Aha. No, Oluś, o czym mają widzowie pamiętać? O łapkę w górę. I dzwoneczka, dyn. No i oczywiście, że gdzie są takie zarąbiste, superowskie, odlotowskie zestawy? Na Bestoy. Weź rozłóż jeszcze, rozłóż. Uwaga, teraz jeszcze raz, Olusiu. Z góry i on tam wjeżdża, no. Do końca, sam zeskakuje, poczekaj. Nie tak jeszcze raz, uwaga. Tylko pamiętajcie, nie róbcie, o właśnie. Energicznie, nie uderzając, tylko szybko naciskając. Dobra, przełączamy się z powrotem na naszą kamerkę. 3, 4. Dobra, jesteśmy. Olusiu, mamy tak. W ogóle superowskie to jest. O, jak, gdzie ja mam czapkę? Superowskie to jest bez czapki. No jestem, no co zrobić, nic się na to nie poradzi, ale mam image do występowania w czapce. Dobra, Olusiu, puszczaj, a mogę ja raz? Poczekaj, tu, dobra. Ja sobie zrobię
z tego. Czyli mamy trzy nowe pojazdy w sumie. Mamy trzy superowskie zestawy do wystrzeliwania, a teraz tata montuje sam autko. Uwaga, zobaczcie jak to z boku wygląda. Właśnie, tak będzie fajnie. Tu montuje, no on się ściąga, zjeżdża tu i potem tutaj energicznie naciskamy, tylko nie uderzając, tylko naciskamy energicznie i widzisz jak on wtedy szybko jedzie? I rozbił. No jakby mi rozbił, to ja bym go też rozbił. Dobra, Oluniu, Ponczuniu, to na koniec, może już nie będziemy robić ze skoków, na 3-4 odpalimy z trzech pojazdów. Ty z dwóch i ja z jednego? Dobra, ładujemy. Nie tu, nie tu, normalnie mogłeś. Albo dobra. Ja ładujesz tutaj i ja mam, powiedzmy, że tego niebieskiego. Kochani, tym fajnym w ogóle... podoba ci się? Tak. Ale bardzo? Bardzo. Będziesz się bawił? Nie. Nie wiem, ja będę się bawił, jak tykolek wyjdzie do szkoły. To tatuś będzie montował autka. Uwaga, na trzy. Tu musi nacisnąć, żeby nie było. A no, ale drugą jedną... Co? Uwaga. Na 3-4 żegnamy się, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, wpadajcie do Best Toys. Pamiętajcie, wspierajcie nas kanał, bo ci co będą wspierać, będą mogli obejrzeć filmy wcześniej od reszty. Uwaga, na 3-4. Super. Kiedy?